Cześć, lecimy z kolejnym treningiem odchudzającym. Znowu sobie popracujemy interwałowo. Tym razem 30 sekund pracy na 15 sekund odpoczynku. Dzisiaj już troszeczkę wyższe tempo. Lecimy, krok dostawny, step touch. Wdech nosem i spokojny wydech albo nosem, albo ustami. Ręce, krążenie, ramiona obszernie. Czujesz, jak łopatki się ruszają z tyłu. I drugi kierunek, ręce. Tak jest. I szeroko, i wąsko. I na boki w różnych kierunkach. Super, ręce jak do pajacyka i pięta pośladek. I dodajemy kolano, góra. Ściągamy ręce. Krążenie bioderkami. I druga strona. Poczuj, jak się rozciąga cały tułów, nogi, brzuch, plecy. Super. Palce do ziemi i pięta pracuje. Dodajemy nadgarstki. Zrobimy sobie dzisiaj 4 serie. Druga strona. 4 serie trwające niecałe 7 minut. I do ćwiczeń potrzebna dzisiaj będzie mata, bo będą ćwiczenia na brzuch. Druga strona. I drugi kierunek. Super, kolanka, zrobimy sobie takie, taki półprzysiad, lekko ugięte nogi i delikatne krążenie od wewnątrz do zewnątrz. Ostatnie sekundy. Super, wyprostuj się, przyciągnij kolano do siebie, przytrzymaj chwilę, rozciągniemy pośladek i jeszcze po rozgrzewce parę sekund na złapanie oddechu i na wodę. Startujemy za 20 sekund. Pierwsze ćwiczenie, przez 30 sekund pracujemy. Kolano góra, hop. I cios do boku. Góra, cios. Cios i noga wypad do tyłu prosta. I ta sama ręka, co noga, robi cios do dołu. Uwaga, do dzieła. Wydech i hop.
hop i cios. Pracuj bardzo szybko. Tak jest. Przyciągnij, ściągnij kolano, ściągnij ręce do siebie. Jeszcze 5 sekund. Dobrze. Step touch. Krok dostawny. 15 sekund przerwy, robimy step touch. Druga strona to samo. 3, 2, 1, do dzieła. I hop. Oddychaj, skup się na oddechu, na pracy i złap swoje tempo, złap swój rytm. Tak jest. Pięć sekund. Dobrze. Step touch. Pajacyki. Początkujący mogą robić pajacyk wolny, zaawansowani skaczą. Popraw plecy, ściągnij łopatki, pilnuj, żeby ten pajacyk był perfekcyjny. Ręce równo nad głową. Łopatki ściągnięte. Dobrze. Deska. Przyciągamy kolano, ale po skosie. Czyli kolano prawe do lewego łokcia i tak dalej. Uwaga. Start. Odpychamy się od maty. Proste ręce, palce szeroko. I odpychasz się od maty. Brzuch napięty. Oddychaj równo. Dobrze, jeszcze 10 sekund. Kolano, łokieć, skos. 2, 1, do góry. Step touch. Wykrok za krok. Na jedną stronę. 3, 2, 1. Noga tył, kolano i noga przód, kolano w dół. Jedna noga jest w miejscu, nie rusza się, a drugą tylko sobie stawiasz przód, tył. Ręce ci pomagają zrobić taki lekki wymach, żeby się podnieść. I skupienie na oddechu, step touch. Druga. Uwaga. I lecimy. Kolanko w dół. I spokojny oddech. Serce wali. Robi się ciepło, a ty pracujesz. Pracujesz całym swoim ciałem. Jest pięknie. To jest czas, twój czas dla ciebie. Nikt ci go nie zabierze. To jest twoja praca i twoje efekty. Krok do boku i dwa boksy. Hop, raz. Dwa, hop i raz, dwa, start. Dwa ciosy, obydwie ręce, jak do pajacyka. Z jednego boku maty na drugi. Proste plecy. Klatka piersiowa wypięta do przodu. Nie chowamy się,
nie garbimy, utrwalamy zdrową postawę. Przyciąganie kolana na dwie strony. Start. Kolanko góra. Jak chcesz mocniej, to lecimy pod skoki. Ręce góra, dół, ściągamy. Ostatnie sekundy. 3, 2, 1. Ostatnie ćwiczenie. Pajacyki, ale wyobrażasz sobie, że twoje ręce to są miecze i tniemy powietrze od siebie w dół. Uwaga, start. Tak jest, ostatnie ćwiczenie, zaraz pauza. Oddychaj. Ostatnie 5, 4, 3, 2, 1, marsz i chwilę odpocznij. Sekund do startu. Pierwsze ćwiczenie, step touch 4 razy, potem powolny przysiad i 2 podskoki. Raz, 2, 3, 4, hop, hop i 2 podskoki. I to samo. 4 razy, przysiad, 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 hop, hop. I to będziemy robić w tempie. Uwaga, 3, 2, 1, do dzieła i hop. Hop, 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 góra, luz. Góra, luz. Szeroko kolana. I ostatnie. Góra, luz, tak jest. Pięknie. Dalej, przyciąganie kolana do łokcia na jedną stronę. Zaawansowani robią w podskokach, robią szybko. Uwaga, go! Łydka pracuje, lekko ugięta noga. Cały czas jest drobny skok. Jeszcze 15. Damy radę. Damy radę. Hop, hop. Oddychaj, oddychaj. Ostatnie. 3, 2, 1. Luz. Luzujemy łydkę. I druga to samo. Uwaga. 3, 2, 1 i do dzieła. Oddech, oddech, hop, hop. Dobrze. Już niewiele, dawaj, 13 sekund. Trzymaj tempo. Tak jest. 4, 3, 2, 1 i luzik. Lecimy na dół. Russian twist. Czyli siadamy, odchylamy się do tyłu. Nogi mogą być w górze albo nie. Skręty
klatki. Mogą być w górze albo na ziemi pięty. Klatka się skręca. Łokcie na boki. Odchyl się do tyłu i napnij brzuch. Trzymaj, trzymaj pozycję. Tak jest. Ostatnie trzy i dwa i jeden. Pięknie. Teraz pompka w krabie i ręka do nogi. Pozycja kraba. Pupa nisko, ale nie dotyka ziemi. I teraz pompeczka, czyli łokcie do tyłu, w dół ciało, hop i ręka, noga, ręka, noga. I znowu hop i ręka, noga, ręka, noga. I tempo. I z wydechem zrób pompkę, czyli wdech do dołu, wydech do góry. Dobrze. Lecisz. Już niewiele. Ekstra. Zostań. Zrobimy sobie unoszenie nóg. Obydwie nogi. Dół, góra. Dłonie najlepiej pod pośladkami. Lekko do góry. Łopatki. I teraz obydwie stopy złączone. I lecisz dół, góra. Brzuch jest teraz twardy jak skała. Zaawansowani mogą położyć się, położyć głowę, jeśli uda się nie odklejać lędźwi. Dobrze, dawaj, dawaj. Jeszcze trzy, dwa, jeden. O, bieg w podporze. Bieg w podporze. Na dół i palce. Szeroko, odpychamy się od maty i lecisz. Odpychasz się od maty, mocno. Szybka praca, szybka. Dawaj, ciśniemy, bo już końcówka, minuta 40 do końca tej serii. To jest nic, to jest bardzo mało. 3, 2, 1, kolana w dół, powoli do góry, powoli do góry i lecimy skip C, czyli pięty o pośladki. Uwaga, start. Uderzamy, uderzamy w tyłek piętą. Wąski rozstaw nóg i działamy. Tak jest. Dobrze. Końcówka. Luzik, step touch. I ostatnie ćwiczenie przed przerwą. Szybkie nóżki i przysiad. Liczymy sobie do trzech i na cztery jest przysiad. Uwaga, 3, 2, 1, hop, 3, 2, 1, hop. Dół, dół, dół. Ostatnie powtórzenie. Pauza. Thank you.
25 sekund do trzeciej serii. Teraz będzie coraz łatwiej, dlatego że ciało jest rozgrzane i naprawdę coraz lepiej się ćwiczy, jak już minie pewien czas treningu. Przysiad do boku i ręka w dół, czyli przeskok, hop i ręce w dół. Uwaga! Do dzieła! Start! Szeroko, ręce, hop. I dół, tak jest. 15. Jeszcze 8. 2, 1. Wspięcie na palcach i zejście do deski. Trzy, dwa, jeden. Tylko deska i tylko powrót, ale masz odkleić pięty i przytrzymać chwilę w górze pozycję z napiętymi pośladkami. Osiem. Pośladki. Pamiętaj. Ostatni. Step touch. Cztery kolana na obydwie strony. Czyli przekręcamy się na bok. Cztery. Trzy. 2, 1 i na drugą, uwaga, start! Po 4 i ręce pracują. Tak jest. Dawaj, dawaj. Nie poddajesz się. Dobrze. Jeszcze jedno powtórzenie. Dobrze. Szybkie nóżki i szybkie rączki. Rączki jakbyśmy myły okno, a nogi jakby podłoga to lawa. Start. Jeszcze szybciej. Oddech, oddech. Osiem sekund. Trzy i dwa, i jeden. Plus. Deska. Z pozycji deski przyciągamy kolano, drugie kolano, czyli deska klęk, a potem pupa góra. I głowa między ramiona. Start. Kolana nad ziemią. Dobrze. Dawaj, ciśniemy. Ciśniemy. Nie ma tutaj miękkiej zabawy. Jest tylko praca na 100%. Dobrze. 3 step touch, 1 przysiad. Uwaga. I lecimy. Raz, dwa, trzy i jeden przysiad. Trzy, dwa, jeden i jeden przysiad. Hop, hop, hop i przysiadzik. Tak jest, szeroko, hop, hop i szeroko, pupa w dół. Ostatnie powtórzenie. Brawo. Deska i krok do boku w desce, czyli pozycja deski, plank, brzuch napięty. I teraz tylko odstaw nogę do boku i odstaw drugą.
albo możesz odstaw, dostaw i odstaw, dostaw. Czy jak wahadło przechodzisz na bok. Najważniejsze w desce, trzymamy spięty brzuch. Jesteś odepchnięta od maty. Dłonie są pod barkami na szerokość ramion. Ostatnie. Dobrze. Zostań na dole, kolana w dół. I teraz z pozycji klęku podnosimy się. Podnosimy się, a w górze pięty do góry. Trzymaj ręce i teraz hop i do góry. Mogłam powiedzieć w sumie na początku, żeby jeszcze sobie jakiś ręcznik przygotować, bo to przy cienkich matach może boleć w kolanach. Dawaj, dawaj. Oddychaj. Jeszcze 5, 4, 3 i 2 i 1. Na dół. To ostatnie ćwiczenie przed przerwą. Pompka i siad napięty i głowa między ramiona. Uwaga, start. Znaczy nie siad, tylko po prostu pupa do tyłu. Jak dasz radę, to oczywiście możesz usiąść, jak zrobisz głęboki ruch, ale chodzi tylko o to, żeby po prostu odsunąć się maksymalnie w tył. Żeby dać chwilę luzu mięśniom. Ostatnie. Ekstra. I mamy ostatnią przerwę. Przedostatnią serią. Startujemy za 25 sekund. Pierwsze ćwiczenie, kolano do łokcia po skosie i dłoń do łydki. Na jedną stronę. Hop i hop. Hop i hop. Jedna strona. Uwaga. Dwa, jeden, do dzieła i hop, hop. Dawaj. Jeszcze ostatnie sekundy. Jeden. Step touch. Po tym treningu chyba wszyscy weźmiemy prysznic. Druga noga. Do dzieła. Skupienie na oddechu. Jak jesteś dole, to czujesz pośladki i uda. W górze brzuch i też nogę, też udo. Jak przyciągasz. Ostatnie dwa. Jeden. Zero. Deseczka. Ale na łokciach, czyli ta wersja trudniejsza. I się lekko bujamy do przodu, do tyłu. I teraz leciutko do przodu i do tyłu. To jest dosłownie parę centymetrów ruchu. Do tyłu czujesz napięte łydki
i do przodu. Pośladki spięte. Maksymalnie spięty brzuch. Cztery, trzy, dwa, jeden, luz. Teraz w klęku, ale kolana mają być w górze, dłoń na ramię, tylko tyle. Uwaga, kolana w górze i teraz dłoń, ramię i nic poza tym. Rób to ćwiczenie tak, aby jak najmniej ruszać ciałem. Dobrze, trzymaj, trzymaj. Tak jest, staramy się. To nie znaczy, że ci będzie wychodzić. Ważne, żebyś się starała. Okej, super. Powoli do góry. Powoli, teraz łatwe ćwiczenie. Przyciągamy kolano i prostą nogę po skosie. Kolano, noga i kolano, noga. Start. Kolano do boku i noga prosta. Przyciągnij i oddychaj. Skupienie, oddech. Dobrze. Jedno. Ekstra. I teraz coś, co uwielbiamy. Deska boczna na jednej stronie. Układamy pozycję stopa albo na stopie, albo przed. Ręka i puls. Pulsik. Nic poza tym. Biodra pulsują góra, dół, łokieć w równej linii, łokieć, bark, klatka i ręka do góry, równa linia. 3, 2, 1, świetnie, druga, każde ćwiczenie tylko raz, tylko 30 sekund. Dasz radę zrobić wszystko. Uwaga. Go. Oddech. Dobrze. Jeszcze, jeszcze. Przed nami tylko jedno ćwiczenie. Dwa. Dwa ćwiczenia. 3, 2, 1, luz, rowerek, czyli przyciąganie kolana do łokcia po skosie, klatka w górze i klatką na boki się kołyszesz z jednej łopatki na drugą i go. Klatka na boki. Nie musisz dotykać tego kolana, to tylko po prostu w stronę kolana masz, ma lecieć łokieć. Tak jest, dobrze, końcówka. Im szybciej, tym lepiej. Hop, hop. Ostatnie sekundy, 2, 1, 0. I ostatnie ćwiczenie, nożyce. Stop, dłonie pod pupę i nogi. Góra, dół, ale pojedynczo, jak nożyce, start, jak nożyczki tniemy, hop. Lędźwia najważniejsze mają być na macie, żeby nie było tutaj dziury pod plecami. Ostatnie 10 sekund, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zostań na macie.
wyprostuj nogi i wyprostuj ręce za głową i wyciągnij ręce i nogi i chwilę w tej pozycji odpoczniemy, uspokoimy oddech. W tej pozycji powoli obydwie nogi do góry i założymy je sobie za głowę, porozciągamy plecy, nogi ugięte w kolanach. Możesz odłożyć stopy na podłogę. Ręce zostają na macie. I powoli, kręg po kręgu, wracamy do pozycji, czyli kładziemy nogi na macie, ale kręg po kręgu. Powoli, stopniowo, hamuj jak za szybko. Ręce na macie. Pomogą Ci utrzymać pozycję. Super. Jedną nogę odłóż, wyprostuj, drugą przyciągnij do siebie, kolano do klatki. I kolano do podłogi. Od wewnętrznej strony dociśnij do podłogi. Klatka, ramiona, staraj się, żeby były w tej samej pozycji, czyli przodem do sufitu, tak żeby było fajne rozciąganie tutaj tułowia, brzucha. Dobrze. I zamiana strony. I przełóż kolano do podłogi. Świetnie. Przekręcamy się na brzuch. Klatka do góry. Powoli klatka w dół. Stopy do pośladków. Chwytamy za kostki. I przyciągamy do pośladków. Świetnie, odłóż nogi, odpychamy się od maty, pozycja deski, głowa między ramiona, pupa do góry, rozciągamy łydki, dodaj ugięcie jednej łydki, drugą wtedy piętę, znaczy jedno kolano uginasz, pięta do podłogi i druga to samo. Jeszcze raz. I druga. Okej. Klęk. I teraz unieś rękę, kciuk do góry, na wysokości łokcia dociskamy do siebie.
głęboki wdech, wydech, zmiana, wdech i wydech. Staraj się wydłużać wydech. Trzy, dwa, jeden i luz. Luzujemy ręce. Ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ćwiczenia podobały się, że fajnie się trenowało. Daj znać w komentarzu. Widzimy się w treningu jutro. Do zobaczenia.